Dzień dobry, witam w kolejnym projekt Pies testuje. Dzisiaj testujemy piłkę z przyssawką. Miało być fajnie, miało być super, a jak wyszło? Zobaczcie sami. Co ja dzisiaj dla Was mam? Mam dla Was zabawkę, którą jak zobaczyłam filmik, że ona działa tak, że tu sobie ją przyssam do podłogi albo do jakiejś ściany, a Snickers złapie i będzie mógł tutaj szarpać i ciągnąć, to sobie pomyślałam, to będzie najlepsza i najbardziej ulubiona zabawka dla Snickersa, bo on ma takie tendencje, że czasami gdzieś wygrzebie jakiś korzeń w lesie i go wtedy łapie w pysk i bardzo mocno szarpie, on ma takie zapędy destrukcyjne. Więc pomyślałam, że to będzie świetne rozwiązanie. Zobaczyłam filmiki, pieski tam szarpią, oczywiście na filmach zazwyczaj są lapki albo goldeny, więc tak jak Snickers. I generalnie, że zabawka daje radę. Zakupiłam za jedyne 29,90. No i jak to przyjechało, to nastąpiło pierwsze moje rozczarowanie. Po pierwsze, to jest takie miękkie, że jak ja bym to chyba tak mocniej naciągnęła, no to się po prostu urwie. Więc Snickers jak zobaczył tę zabawkę, to on był nią od razu bardzo zainteresowany, ale stwierdziłam, że nie zostawię Cię samego z tą piłką, bo Ty ją zaraz po prostu zjesz. Musimy zobaczyć, czy to faktycznie będzie działało tak, jak pokazane było na filmach. Nie polecam przyssać tego do paneli, ponieważ jak macie silnego psa, to może się okazać, że wiecie, z panelami wyleci, nie? Więc przyssałam do płytki, do płytek, dałam psu do ciągnięcia i co się wydarzyło? 3 sekundy, urwał, pobiegł, zabrał i próbował swoimi zdolnościami destrukcyjnymi rozwalić piłeczkę, no bo przecież jest taka super ładna, kolorowa. Stwierdziłam, że dobra, może ja to jakoś źle przyssałam. Na milion sposobów. Z wodą, bez wody, naciągając, tłukłam w to mocno. Nic nie działa. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że Snickers może być, nie wiem, silniejszym psem, tak? Ale uwierzcie mi, to nie jest jakaś wielka siła w to włożona, żeby to odsać. Więc jakby zamysł tej zabawki bardzo, bardzo mi się spodobał. Natomiast to, że ona po prostu nie działa i nie spełnia swojej funkcji, no to słabo. Kolejna kwestia, bo tak sobie pomyślałam, dobra, no to będziemy mieć taką zabawkę do rzucania, do poszarpania się z nim, tak? Ja trzymam z jednej strony, on z drugiej. No ale tak jak mówię, jakość tej piłki pozostawia wiele do życzenia i ja już później Snickersowi specjalnie zabrałam tą zabawkę, nie pozwalałam mu się nią bawić, po to, żebym mogła Wam nagrać recenzję z tego, bo daję jej 5 minut. Sprawdzę to, jak już nagram, to sprawdzę, dam mu do rozszarpania 5 minut albo nawet mniej. Więc może gdybyście mieli mniejszego psiaka, tak? Takiego, który nie ma dużo siły, no to może by się to udało, że on nie wyrwie tej przyssawki. Może jak macie psiaka, który nie ma tendencji do rozgryzania piłek i zabawek, może tego nie zniszczy. A jak już to zniszczy, to może złapie za sznur i będzie się nadal bawił samą przyssawką ze sznurem. No tylko chyba trochę za dużo tego może, no nie? Tak mi się wydaje, więc na zabawce zawiodłam się bardzo. Zwłaszcza, że nawet jak się zastanawiałam, że może dla takich malutkich psów, no to który mały pies to złapie w pysk? A jeszcze o, a najlepsze jest to, że w ogóle na tej stronie, na której kupowałam, pisało, było takie hasło, że piłka z wypustkami masujące dziąsła. Serio? Gdzie to są jakieś wypustki? Ja to czasami mam wrażenie, że te osoby, które próbują sprzedać jakieś akcesoria dla psów albo są producentami, nie wiem, kto jest producentem, bo nie ma takiej nigdzie informacji, jak usłyszą jakieś takie hasełko, nie, że teraz jest modne, żeby zabawka masowała dziąsła, to jadą i piszą, że masuje dziąsła. Co z tego, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale napiszemy, nie? Podsumowując, z plusów... Genialny zamysł, mi się to bardzo podoba, niech ktoś to zrobi dobrze. I drugi plus, kolory, to jest kolor morski, jest jeszcze granatowy i czerwony. Koniec plusów. Minusy, bardzo, bardzo słaba jakość wykonania. Za miękka piłka, ona jest tylko w jednym rozmiarze. Nie nadaje się do przyssania na panele, tylko na płytki. Przyssawka jest bardzo, bardzo... kiepskiej wytrzymałości, a w dodatku tu w środku są zalane jakieś paprochy, co też świadczy o takim dziwnym sposobie produkcji. Nasza ocena. Snickers jak to Snickers, jak coś można zniszczyć, jest w fajnym kolorze, to jemu się podoba, więc on daje 4, mimo że sposób zastosowania znalazł sobie swój własny.
Ja daję dwóje. Tak jak mówię, jak macie jakiegoś mniejszego psa, który nie ma tendencji i zapędów takich niszczycielskich, to może, moim zdaniem, nie ma sensu. Szkoda pieniędzy. Na dzisiaj z takim w głosie rozczarowaniem kończymy, więc jak macie jakieś inne pomysły na testowanie czegoś może fajnego, sprawdzimy. Jak widzicie, jak coś jest do bani, to powiemy Wam, że jest do bani. Dajcie nam znać w komentarzach. Chętnie przetestujemy. Znaczy, Snickers przetestuje, a ja to Wam potem opowiem. Smell you later.